Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, mam 5 minut do przybycia Sunbeam i myślę, że na tej wyspie się możemy rozejrzeć. Rozejrzeć z tego powodu, że no raczej jeżeli chodzi o stały ląd, no to za dużo go tutaj nie ma. Za dużo go tutaj nie ma. W ogóle powiem wam o śmiesznej anegdocie, bo w ostatnim odcinku mówiłem wam, że jestem chory, prawda? No właśnie. I w sumie w dniu publikacji, bo nagrałem to dzień wcześniej, tak się pochorowałem. Tak się pochorowałem, moi drodzy, że po prostu nie dałem nawet rady pójść do pracy. Wziąłem sobie urlop na żądanie. Po prostu naprawdę nie dało się mnie zbyt z łóżka. I tak mnie roztrzaskało, że odcinek, który wam tam wrzuciłem, to ja sobie w sumie z Asusa wrzucałem i robiłem miniaturkę właśnie na Asusie z konsoli. Bo naprawdę po prostu nie byłem w stanie nawet przejść do swojej pracowni, żeby tą miniaturkę zrobić. Naprawdę, totalnie. Rozjebało mnie komplet. Komplecik. Okej, dobra, co my tu mamy? Mamy sterownię pola siłowego. Sprawdźmy to. No, pytajmy to. Okej, terminal sterowania polem siłowym. To urządzenie nie pasuje do znanych technologii i zdaje się być obcego pochodzenia. Zasilanie nie jest podłączone przez terminal do pobliskiego pola siłowego. Technologia wykonania, przewyższa wszystko, na co Federacja trafiła do tej pory. Niemniej jednak wydaje się funkcjonować jak normalny zamek. Potrzebuje tylko właściwego klucza. Nawet wiem jakiego. Hi 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 hi. Taram. Zwierza? Dobra, ale to zaraz przejdziemy, ale najpierw chyba warto byłoby zwiedzić wyspę. Szczególnie, że mamy 3 minuty do przybycia Sunbeam. Chyba, że to jest jakaś kapsuła transportowa, zobaczymy gdzie oni przylecą, ale jeszcze. Myślę, że musimy się napić. Zjedz. Jesa. Luzik, arbuzik. Czy ja nic nie wziąłem do żarcia? Naprawdę? Oh no! Jak sobie tak. Kurde, nie ten klawisz. Nie ten klawisz. Ryba! Usmażone oczkik działa. Działa to jak powinno. Okej. Okay. Nie wyrzucaj! Jezu, nie ten klawisz znów. Nie ten klawisz. Ej, no dobra, to fajnie działa. O dziwo. Usmażony ogon. Pogon. Kurwa, nie wyrzucaj tego. Jezu, kto wymyślił ten lewy przycisk myszy, to ja nie wiem. Naprawdę, kto to wymyślił ten lewy przycisk myszy, to ja nie wiem. A więc tak, wiemy, że tu jest przejście. Wszystko pięknie, ładnie, ale widzę, że tu gdzieś nas jeszcze prowadzi. Jest letablicą. Czy ja mogę być ptaka? Och, nie zdążyłem. Shit. Dobra, tablica. Latabliczka. Noż ty kurde, mendo. Chciałeś uciec? Musiał uciec z tego. Co to kurczę jest? Wygląda jakiś blok mieszkalny. Tu chyba przechodzić nie mieliśmy. Zresztą tu nawet nic nie widzę do wzięcia czegokolwiek. Widzę, że też... O, w ogóle jak pięknie aurorkę widać. Widzę również, że... Są to jakieś bloczki, na których z pewnością przejść nie możemy. Widzieliśmy już kilka takich dziwnych obiektów pod wodą. No ciekawe. 1,5 minuty. Czy będzie zakończenie gry? Ale by były jaja. Ale to by były jaja. Silnik cyklopa. Dobry. Bry. 2/3. I z pewnością już sobie poszukamy gdzieś tutaj po dnie. Minuta 6. Nie chcę zbytnio odchodzić, kurde, bo nie wiem, czy naprawdę nie przylecą. Suchet kraby. Być może muszę właśnie na górę wejść. Wow. 40 parę sekund. Lit. Kto by pomyślał, że tu będzie lit. Więcej litu. Oj, tu będzie sporo zwiedzania.
Jeżeli nie będzie game over, to... to będzie dużo zwiedzania. Tu leci? No. Nie spadaj mi. Co się dzieje? Zabije się pewnie. Shit. What? Co tu się dzieje? What? Survivor, we see you. Ocalały, widzimy cię. Człowieku, nie wiem, jak udało ci się tam przeżyć. Weszliśmy w atmosferę i schodzimy w stronę miejsca lądowania. Tam jakiś budynek? Co to znaczy, że nie możesz go zidentyfikować? Co tu? Trzymajcie się, teraz nie ma odwrotu. Wszyscy na pozycję. Lądujemy za 10, 9, 8. Chodzi z budynku? Zmienić kurs. Ustawić silniki na... O ty w dupę. Aha. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o Sunbeam. Infekcja. Czyli to jest cholerne działo. No nie. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to jest jakiś blok mieszkalny, czy coś takiego, ale nie, kurwa, działo. No, to jednak spędzimy tu trochę czasu. Kolejny leci? Nie, on się ustawił znów w pozycji gotowości. Czy to znaczy, że to gówno nas również zestrzeliło? Może i tak być, kochani. Ten shit nas, kurde, zestrzelił. To dziadostwo, no to ładnie. No to były fajerwerki. Dobra, czyli fajnie, że znalazłem, że nie schodziłem nie wiadomo gdzie tam. Przynajmniej wiemy, do czego to było. Pewnie bym wlazł do środka i bym tego nie zobaczył. To bym się potem zastanawiał, co się dzieje. Tak przynajmniej wiemy, że tutaj, kurczę, sobie siedzą obcy. I to nie jest ten słynny, ten obcy. Ale to są złe obcy. Mógłbym tędy iść. To by były lepsze fajerwerki, lepsza widoczność. No nie? Zobaczcie, kurde. Trochę żałuję. Osady soli. To mi raczej nie jest potrzebne. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Dobra. Kochani, idziemy sobie stąd. Ja widzę to tu. Tu. Kurwa. Au! Jezu, naprawdę, on ma problemy z chodzeniem. On ma problemy z lądem. Ty kurwa, będę jedna. Chodź tu, jadu. Chcesz się bić? Chcesz się tłuc? Gnoju? Próby kapelusznik, nakrapiana grzechotka? Próbka obcej flory. No ale co mi daje próbka obcej flory? Czy może mi ktoś powiedzieć, co mi daje próbka obcej flory? Brakuje nam jeszcze fauny w sumie. Znaczy fauna... Nie no, fauny to mamy tutaj non stop. Próbki. Kurde, ile tu jest do zwiedzania. Przecież ja się tu pogubię. Już się zgubię. Wow. Mogę cię zabić? Kurde. Mogę zeskanować. Portal obcych. Aż sobie przeczytamy. Portal obcych. Zamierzona funkcja tej struktury jest niejasna. Teorie o funkcjonowaniu. Funkcja ceremonialna lub religijna. Zastosowanie przemysłowe. Zaawansowana sieć transportowa. Podsumowanie. Wymagane są dalsze badania. Łóż kostkę jonową.
Czym jest kurwa kostka jądowa? Chyba nie działa. Nie działa do czasu włożenia kostki jądowej. Rozumiem, że tu też nic nie będzie. Chyba nie. Chyba nie. Dobra, no cóż. Jest takie zejście. Przejdziemy się tędy. Dalej headcraby. Dalej headcraby. Diament. Kurwa, ziomo. Chciałeś? Po co? Headcraby. Headcraby. Kolejny lit, kolejny lit. Nie mam miejsca w ekwipunku. A co jest najlepsze? Nie wziąłem również latarki. Och, ci ja biedny. Och, ci ja biedny. No, litu to jest od zajebania. Dziwnych dziurek też jest od... Huhu. Wręcz bym powiedział, że chyba jest tego aż za dużo. Znaczy, pamiętam starą wersję Subnautiki. Zresztą był chyba Early Access. Ja faktycznie kiedyś Subnautikę grałem. Kiedyś, naprawdę kiedyś. I pamiętam, że w którejś wersji beta, czy nie, to była jeszcze alfa chyba. W którejś wersji alfa był Terraformer, który udostępniał nam tak naprawdę modyfikację terenu. Nie wiem, czy dalej tutaj to występuje. Mam nadzieję, że tak, bo pamiętam, że fajna zabawa z tym była. Że dało się właśnie ten teren dodawać, troszeczkę jak w Minecraftie. W ogóle jestem, tutaj może nie fanem, ale naprawdę starym graczem Minecrafta. Nadal, kurczę, no, myślę nad tym serwerem, żeby go znów odpalić. Tylko nam się trochę ekipa posypała i nie ma komu go, kurde, robić. Nie ma komu go, kurde, robić. Z pewnością najpierw będzie... nie 7 Days. Najpierw będzie z pewnością Project Zomboid, serwerek. Bo nad nim cały czas pracuję. Nad nim cały czas pracuję i być może nawet już niedługo będzie. Więc oczekujcie, bo to już będzie globalny serwer Project Zomboid. Nie tylko do nagrywania, ale również dla was. Również dla was. Dobra, tu nic nie widzę. I tu również nic nie ma. Schody cały czas w dół, ale obawiam się, że zaraz wejdziemy do wody i się skończy. Bo tutaj nic nie znalazłem. Nic tu nie ma. Jest duże składowisko litu. Są tabliczki. Tabliczki, które z pewnością sobie wezmę, a wypuszczę sobie to. Widzicie, kurde, chciałem wybrać tamto, a wybrało mi to. Z tego, co widzę, te tabliczki są dosyć istotne. Te tabliczki warto zbierać. Te tabliczki warto zbierać. A my sobie za chwilę przejdziemy oczywiście do tej budowli. Do tej budowli, którą sobie już odblokowaliśmy. Mówię, tu jest dużo rzeczy. Dużo rzeczy do zwiedzania. Prawda, nie zawsze jest to potrzebne. Ale no weźcie teraz stąd przejdźcie. Nie ma szans, kurde. Teraz nas nocka złapie. Dobra, to jest chyba to jest ta trasa, tak? Chyba się mylę. Planowana baza The Gassi, ale to zaraz tam pójdziemy. Nie no, wiecie co, chyba po prostu zrobię ten Spartana. Idę z nożem. Idę z kosą. Geronimo. Tak będzie chyba lepiej. Nie no, to jest naprawdę wielkie. To jest po prostu coś wielkiego. Nie wiem, czy mam ochotę nawet teraz to zwiedzać. O, Lewiatan chyba. Ty. Duży jesteś, ale ogonek masz piękny. Czyli tu coś jest.
Czyli tu coś jest. Tam jest Simov. Może mnie nie zobaczysz, co? Tam ten dziad. Idę do sfogania. Dobra, jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy. Ja się jeszcze oczywiście po tą tabliczkę tu wrócę. Chociaż wiecie co? Dobra, nie wrócę się. Zaraz po nią pójdę, ale najpierw pójdziemy tutaj, bo myślę, że mogą być bardziej ciekawe rzeczy. Fragment fioletowej tabliczki. Brak miejsca... Co? No dobra, wypuśćmy sobie tego magnetytu, bo jego mam naprawdę aż chyba za dużo. I chodzimy. Chodzimy. Dane pokazują, że ta struktura jest zrobiona ze stopu metali o niespotykanej wytrzymałości. Brak pasujących materiałów na bazie danych. Rozpoczyną analizę strukturalną. Spoko loko. Siri. Pseudo Siri. Coś pyka. Ja cię zaraz pyknę. To coś będzie. Jakieś dziadostwo się nam pokaże. Tu zaraz będzie jumpscare. Znaleźć platformę strażniczą. Czym ty jesteś? Terminal danych. Nieznany język. Próba przetłumaczenia. O! Terminal danych obcych. Ponieważ urządzenie zostało odkryte w placówce obcych, przetłumaczenie przydatnych informacji nie było możliwe. Niemniej jednak skany zawierają pewne informacje o samym urządzeniu. Jest to prawdopodobnie komputer półprzewodnikowy, chociaż nie ma oczywistych sposobów na interakcję z nim. Po zbliżeniu się rozpoczął emisję fal radiowych o niskiej częstotliwości, zawierających złożone, ale dające się rozszyfrować wzorce danych. Wydaje się, że gatunek obcych, który zaprojektował tę technologię, wyewoluował albo genetycznie zmodyfikował swoje narządy zmysłów tak, żeby słyszeć i rozumieć informacje nadawane przez urządzenie i aby mu odpowiadać. Siła umysłowa do przetwarzania tego rodzaju telepatii wskazuje, że konstruktorzy tego urządzenia byli bardziej psychologicznie rozwinięci niż zwyczajni ludzie. Podsumowanie. Wymagane są dalsze badania. No dobra. As you wish, as you wish. Skoro tak, no to trzeba znaleźć więcej terminali. No to było raczej logiczne, że... Twoją najlepszą szansą na wyłączenie tej placówki jest dostanie się do pomieszczenia kontrolnego położonego w dolnej części. Czyli my musimy to wyłączyć. Czym ty jesteś? Kostka jonowa! O! Ubrane dane. Kostka jonowa. Ten zielony minerał nie występuje w układzie okresowym i posiada niebywałą zdolność do zgromadzenia wewnątrz ogromnej ilości energii jonowej. Prawdopodobnie sztucznie wytworzony. Sześcienny wygląd sugeruje, że wydobyto go z większego złoża. Każdy sześcian posiada energię jonową, porównywalną do 5 kiloton dynamitu. We właściwych warunkach energia mogłaby być uwolniona w kontrolowany sposób. Prawdopodobnie używany był jako bateria. Wymagałby jednak znacznego źródła energii elektrycznej, aby być ponownie naładowany. Podsumowanie, cenne źródło energii. Ale zobaczcie, od razu, kurde, my jako ludzie myślimy, jak go użyć w kontrolowanych warunkach, prawda? No właśnie. Jako dynamit. Przeprowadzenie analizy wzorów ze ścian nie pozwoliło ustalić, czy pełniły one funkcje estetyczne czy użytkowe. Wymagane dodatkowe dane. Ja przepraszam, że ja się tak jąkam, ale tak mnie gardło napierdziela, że to jest dramat. I po prostu czasem to czytam aż troszeczkę na siłę. No ale chcę, żebyście mieli tego lektora. Kolejna kostka. Biorę. Dlatego mówiłem, kurczę, że tu może być troszeczkę więcej ważnych rzeczy. Czym ty jesteś? Terminal danych. Nieznany język. Próba przetłumaczenia. Schemat platformy strażniczej. Ten zbiór danych wydaje się być jakiegoś typu wielowymiarowym schematem. Pozorując wzór w trójwymiarowej przestrzeni, możliwym jest zebranie podstawowych danych o działaniu placówki. Materiał konstrukcyjny. Nieznany materiał, z którego zbudowany jest ten obiekt, został zidentyfikowany jako ultrawytrzymały, niereagujący amalgamat.
powstały w wyniku stopienia materiałów nie z tej planety. Nic nie wskazuje na to, że może być on uszkodzony lub zniszczony znanymi sposobami. Moc. Schemat pokazuje, że podzówka musiała być zasilana przez osobną, samowystarczoną elektrownię, zlokalizowaną gdzieś na tej planecie. Lokalizacja nie jest wymieniona, ale są dowody na to, że konstruktorzy mogli wykorzystywać naturalną energię termalną planety. Plan. Podzówka składa się z górnego, inżynieryjnego poziomu, gdzie ten schemat został znaleziony oraz ze sterowni, do której można dostać się poprzez zabezpieczony szyb windy albo przez osobną podwodną stację dokującą. Sterowanie. Sterowanie znajduje się na najniższym poziomie budynku. Jest to jedyne miejsce, z którego można zawiadywać placówką. Jednakże schemat nie zawiera szczegółów dotyczących ani procesu obsługi budynku, ani zainstalowanych środków bezpieczeństwa. Dziwne słowa. No ale coś pyka. Co to mi tam pyka? Panie pyk pyka. Proszę mi nie pykać. Cóż to? Ohohoho. Ej, no taka winda jest spoko. Taką windą ten sobie pojeździł. Sterownia pola siłowego. W jaki sposób to działa? Nie wiem. Ło, ja tu mogłem sobie wpłynąć? Nie żartujcie. No mogłem. No mogłem. Dobra, idziemy dalej. Coś tu pyka, co to tak pyka? Nie pyk pyk, proszę się uspokoić. Kolejna kostka jonowa, gierę. Ja bym go do Simofa wpierdzielił. Ją wpierdzielił. Karabin obcych, czyżby jakaś broń? Ze względu na silne podobieństwo do technologii broni ludzkiej, to urządzenie musiało być zaprojektowane z myślą dla człowiekopodobnego użytkownika. Nie jest jasne, czy obcy, którzy je skonstruowali, sami byli człowiekopodobni, czy też pozwalali człowiekopodobnym pracować dla siebie. Oczywistym jest to, że uznali obronę tej placówki za niezbędny środek zapobiegawczy. Nie ma żadnych oczywistych sposobów, aby wyjąć karabin z zamknięcia, przepraszam. Czyli niestety nic nam to nie da. Szkoda. Szkoda, bo taki karabin na przykład na tego dużego dziada to mi się przydał. Se postrzelali, a tak dupa. Urządzenie obcych. Urządzenie zagłady. Skany wskazują, że urządzenie zawiera wystarczająco dużo energii potencjalnej, aby zniszczyć całą planetę wraz z większością Układu Słonecznego. Całe szczęście uległo awarii. Och, pięknie. No to tym byśmy mogli zabić tą kreaturkę. O, tam coś widzę, że jest. Prawie się zabił. I zaraz mi zabraknie wody. Muszę się sprężać. Jak ja nie zauważyłem tego, to ja nie wiem. Podnieś fioletowa tabliczka. Dziękuję. Dobra, tu już nic nie będzie. Wejdziemy na górę. I chyba mamy kolejną tabliczkę do użycia, co? Skany pokazują, że sterownia bazy znajduje się za tymi drzwiami. Włóż tabliczkę. No dobra, to już mamy. Tylko tak, jeszcze jedna sprawa, bo tutaj dało się jeszcze gdzieś wejść. Dało jeszcze się gdzieś wejść, tylko się ten życie zaraz zabije, więc nie wiem, czy zdążę tam wejść. O, właśnie tu. Jestem ciekaw, gdzie prowadzi tutaj to przejście. Ło? Czyżby portal? Nie? Chyba nie. Bo tu nie mamy, kurde, kostki jonowej. Wygląda jak portal, ej. No wygląda jak portal. No nie wiem. Śmierdzi mi to. Zapewne popularnie coś będzie do zrobienia. To też nie jest to.
Zgaduję, że tu coś będzie popularnie do zrobienia. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale ja słyszałem ryk. I to nie był mój brzuch. To nie był mój brzuch, to był ryk. To był ryk, tylko kurde, ryk czego? Znaczy, ja mogę to budować na przykład? Nie wiem, chcę sobie zrobić... No nie wiem. Nic nie mogę zrobić. Ok. Nie mogę. Dobra, chodźmy, zobaczmy, co jest za sterownią. Chyba takim sposobem wolniej biegam. Dobra, to jest niby sterownia. See. Tam już coś widzę. Tu już nic nie widzę. Więc idziemy tu. Tam coś było zielonego, ja widziałem spokojnie. Ale ja najpierw przechodzę przez boczki, bo ja lubię sekrety. Lubię znajdźki, ale tu niestety chyba możemy szukać... W sumie nie musimy szukać, bo tu chyba nic nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu chyba nic nie było. Poryczało? Rdzeń energii. To urządzenie przekowuje energię równą wybuchowi nuklearnemu o energii 100 megaton, która może być przekierowana przez ośrodek i wycelowane w statki w powietrzu lub zakrzywiona przez przyciąganie grawitacyjne planety, by trafić cele na orbicie. Energia jest przeprowadzona przez zamontowany terminal, co pozwala na wyłączenie urządzenia w razie potrzeby. Obecnie działa bez określonych parametrów, co sugeruje, że weźmie na cel wszystkie statki w zasięgu. Okej. To GLaDOS. Wymagane uzupełnienie płynów. A. Panel kontrolny transmituje wiadomość. Tłumaczenie brzmi. Uwaga! Zainfekowane osoby nie mogą wyłączyć broni. Ta planeta jest objęta kwarantanną. To my jesteśmy zainfekowani. Może ten spis w tle. Pobieram podsumowanie do bazy danych. Lokalizacja placówek obcych. Przekazano dane w tle odnoszące się do innych obcych placówek zlokalizowanych gdzieś na tej planecie. Placówka do badań nad chorobami, głębokość 800 metrów. Lokalizacja system jaskiń z licznymi skamieniałościami na południowy zachód od platformy strażniczej. Funkcja badanie żywych okazów. Cel synteza antidotum na wysoce zaraźliwą bakterię zwaną Khara. Placówka energii cieplnej. Głębokość 1200 metrów. Lokalizacja wewnątrz naturalnej formacji skalnej w obszarze wysokiej aktywności wulkanicznej. Funkcja generowania energii dla wszystkich lokalnych placówek. Sanktuarium A. Dane uszkodzone. Sanktuarium B. Dane uszkodzone. Laboratorium zewnętrzne. Dane uszkodzone. Główny ośrodek kwarantanny. Dane uszkodzone. W przypadku wybuchu epidemii procedury kwarantanny są automatycznie inicjowane ze skutkiem natychmiastowym. Platforma strażnicza kwarantanny otworzy ogień do wszystkich statków przelatujących i odlatujących, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji poza tę planetę. Aha. Nine. No to nie. Samo składowanie ukończone. Infekcja bakterii na swoim organizmie rozwija się. Wykrywam podrażnienie skóry i odzew układu odpornościowego. Wymagane są dalsze dane, by zidentyfikować odmianę bakterii. Dobra. Zobaczcie, gdzie jest nasz Simov. Jesteśmy totalnie pod wodą. Dobra, nie szkodzi, spokojnie. Spoko loko, damy radę. Dobra. Bym spadł. I tę mordę rozbił, no. Dobra, ale tak, mamy kostki jonowe. Fajno. Mamy kostki jonowe. Czy tutaj coś się otworzyło? Teraz, nie wiem, w tej chwili coś już? Czy nic? Chyba nic. No definitywnie tutaj nam się coś kiedyś chyba otworzy. No ja mam taką nadzieję, no bo wątpię, żeby zrobili twórcy coś takiego i nic nam tutaj nie dali.
to nie uwierzę. W ogóle wody mi się chce. Ojejojku. O matuchnu kochana. Dobra. Buta wjeżdżam. Ciuł. Lecimy sobie naszym Seaglidem. Musimy dotrzeć do Steamoffa. Steamoff jest po drugiej stronie, więc jest dupa. Natychmiastowe uzupełnienie płynów. O, tam jest dużo tego. Kolejny strażnik. Dobra, Steamoffa widzę. A to zrobimy to w ten sposób, moi drodzy. Ja sobie jeszcze pójdę. Może. Na wyspę. Brakuje mi naprawdę tego, tej wody. I to mega mi brakuje wody. I troszeczkę się tego obawiam, bo nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Czy ja od razu zginę, czy nie. Być może zginę. Być może zginę i być może robię teraz mega głupotę. Dobra, więc inaczej zrobimy. Dobra, wróćmy do domu. Rozpakujmy się. Totalnie się rozpakujmy. Weźmy sobie troszeczkę wody. Uzupełnimy sobie w ogóle jedzonko i tak dalej. I dopiero wtedy wróćmy tutaj na wyspę. Wróćmy sobie dopiero wtedy na wyspę. Kurczę, ja zająć życie. Ja mogę sobie zrobić tutaj na przykład różne. Gdzieś to jest tutaj? Szczyt. Gdzie to jest cholerstwo? Teraz zdechnę. Nie widzę tego. Kurde, nie widzę tego. Dobra, jebał pies. Naprawdę potrzebuję już w tej chwili wody. Au. Dobra, płyniemy w tej chwili na south, czyli potem będziemy szli na północ. I co jest najgorsze, naprawdę nie wiem, czy ja zdążę to przeżyć. Być może nie byłoby też głupie, wiecie co? Chyba tak zrobię. Kurde, chodź tu. Dajesz trochę wody? H2O nawet na minusie. Neonówka. Chodź. Trochę daje. Dobra, może jakoś to zrobimy. Jest dużo nanówek. No kurwa, macie. Wypacz, uspokój się. H29. Kolejne jaszczury tam są. Może nie będzie głupie to zrobienie w ten sposób. Wyjście na powierzchnię i ich usmażenie. Dobra, bierzemy cię kolejny raz. To jest drifterka. Brak miejsca. Co? No way. To co? O nie! Rambo! Na połypacza tu tylko. No patrzcie, komenda! Jaki agresywny! Wypacz. On tu za mną podąża chyba. No co dziad? Jaka agresywna menda. Nie wiem, co on robi. Dobra, już chyba tu żadnych łypaczy nie widzę. Jakaś drifterka jeszcze tu jest. A jednak są. Ciebie nie mogę wziąć. Ło! Ciekawe. Jest pęcherówka. Jest i druga Nie, full miejsca wyklunku. Chodź tu. Pęcherówka zawsze na pewno jest... Jest smaczna i jest pożywna.
tego Simopa. Dobra, chodźmy na powierzchnię. Być może mi się 34%. O shit, dobra. Mało mamy prądu. Znaczy prądu, mało mamy durability. Więc tak, Shiro, nie wlatuj na pełnej. Dziękuję. Okogon jeszcze to był. Czemu ten okogon sobie zapierdziela? Nie wiem czemu. Dobra. Ja was wyrzucam. Kurwa! Wypacz! Pierdzieliły mi ryby. Ja sobie sam krzywdę robię? Nie. Drifterka... Nie, no dobra, to już jest znak, że... Nie warto wywalać wszystkich ryb. Ja myślałem, że one są martwe. Nie, one nie są martwe. One są jak najbardziej żywe. Powiem więcej. One są chyba nawet bardziej żywe niż wcześniej. No, już nie jesteś żywa, halo. Proszę nie uciekać. Proszę nie uciekać. No kurwa, no ja pierwszy raz tak o życie walczę. No, no zobaczcie, no to są jaja. Niech tu widziałem jeszcze jedną rybę. No kogo on? On ma problemy ze sobą. Ten typ ma problemy ze sobą. Cztery. No dobra, no przynajmniej trochę tego... Tej wody nam się troszeczkę zregeneruje, no innej opcji nie ma. Drzewo bulwowe, czy to nam daje... Kurwa mać. Ja się tu bawię. To ja tu latam za rybami. A tu dało się zrobić w ten sposób. No jajca. Totalne jajca. Kurde, czemu ja cały czas klikam ten prawy, jak chcę coś zjeść? Jejku, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak to się zdarzyło, nie wiem. A teraz kliknąłem lewy. Nie jestem przyzwyczajony do klikania prawego, żeby cokolwiek zabić czy zjeść. Melonówka. No zobaczcie, te ryby są normalnie, nie wiem. Porąbane. Dobra, to drzewko bulbowe nam fajnie daje tutaj amciu, co bardzo mnie cieszy. Magnetyt można wypieprzyć. Jakbym wiedział naprawdę, to bym się w ogóle nie zawracał. Bo tutaj, o, możemy się nawpierdzielać jak chcemy. Mam już 100 wody. No i dobra. Znaczy, że wracamy. To znaczy, że wracamy. W ogóle ile tu z tych drzew bulbowych? Ja pierdzie... A ja tak uciekałem. Oj, oj, oj. Dobrze, że ja sobie tam nie poleciałem. Cieszę się teraz, że się zawróciłem. Oj, cieszę się. Mega się cieszę. Mam tą aurorę pięknie żerę. Ciekawe, kiedy ona się spali do zera. Chciałbym tego ptaka jeszcze spróbować opierdolić. Zawsze jakieś mięsko, nie? Zawsze jakieś mięsko, dobra. I teraz tak, no możemy na pewno wejść na górę po tą tabliczkę. Ja po nią sobie wejdę. Miałem twierdzić, że tabliczki są bardzo potrzebne. Tylko tu jest ciemno, nie powiem gdzie. Ja pójdę tędy, co mi tutaj każe niby ta tabliczka. Być może coś tu znajdę. Być może coś tu znajdę, a być może nie. Aczkolwiek wierzę, że mogę coś znaleźć. A, okej. Okay. No to tu jest ten teleporter, tak? I tu była ta kostka jonowa. No teraz możemy ją wrzucić. Kurde. Wrzucimy. Gdzie nas to przedeleportuje?
O! Steam of 2200. Co? What? Dalej się nie dało? Ej, no to jest kolejna baza w takim razie, kochani. To mamy kolejne zwiedzanko. Kolejne zwiedzanko. Zobaczcie, jaki to jest kawał drogi. Ja pierdziu. Masakra. Masakra, naprawdę masakra. I rozumiem, że to jest kolejna wyspa. No to tu jest więcej naprawdę ziemi niż myślałem. Jesteśmy po drugiej stronie Aurory, kurde. Drzewka bulbowe. Hej. A to nie jest przypadkiem... Hej. No pewnie, że tak. Przecież to jest ta wyspa, na której byliśmy. No oczywiście, przecież dymaliśmy stamtąd tu. Jakim cudem ja nie znalazłem tego portalu? Jak? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Jak to się zdarzyło, nie wiem. No fajnie, dobra, super. Już wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. No, wrócimy sobie tu oczywiście. Wrócimy sobie tutaj, bo myślę, że ten teleporcik jest dosyć ciekawym aspektem tutaj, naprawdę. I powiem więcej. Nie wiem, czy przypadkiem nie zrobimy sobie bazy albo tutaj, gdzieś w okolicy, albo właśnie tu. Tutaj, gdzie jest dużo nieprzyjemnych rzeczy. Wiem, że coś na mnie czeka tutaj. Ja w ogóle mam kubek przy myszce i cały czas jak biorę do góry, to walę prawie bliskie myszy w kubek i dlatego mi tak czasem haczy. Więc nie, ja sobie nie klikam prawym, tylko po prostu jak biorę do góry, to mi klika przycisk. Wiem, jestem głupkiem. Mogę przesunąć kubek, nie będzie problemu, jestem leniwy. Cały czas to samo. Cały czas to samo. Dobra, wracamy do Simofa i tyle. No i wracamy do naszego pierdziennika, ale przed tym jeszcze jak sobie stąd wylecimy. Udaje mi się ten znacznik jednak zrobić. Chciałbym ten znacznik sobie tu gdzieś postawić. Wow! Umieram. Prawie, umieram. Było bardzo blisko. O mega, co tu jest? Co to jest? Niebieska palma. Tym bardziej teraz chcę stąd uciekać, bo naprawdę nie wiem, ile mi życia zostało. Znaczy, wiem, ile mi życia zostało i zostało go niewiele. Płytka muszli koralowca. Czy ty jesteś jakimś... nowym surowcem? Nie, próbka tuby koralowej. No to jak nie, to nie. Kurde, aż normalnie strach tutaj nurkować w tej chwili. Gdzie jest mój Simof? Where is my Simof? Tam jest mój Simof. To jest w ogóle jakoś niebiesko. Ja wiem! Kochani, to jest ta miejscówka, w którą my wpadliśmy na samym początku. To jest dokładnie ta miejscówka. Ja nie chcę tu być. To jest kurwa straszny labirynt. Tam jest straszny labirynt. Chyba muszę tędy przejść jakoś. Czyżby? Czyżby, czyżby, czyżby. A może i nie. Przynajmniej to mi zastępuje latarkę w jakiś sposób. Bo tam jest chyba wyjście. Mi na chwilę się coś zaświeciło, nie?
No i jest, no i jest. Dużo skałek. Diamenty, jakieś kurde, złoto. Ja nie chcę też tego zbierać zbytnio, bo zaraz mi się miejsce skończy. A w sumie. W sumie why not? Dobra, no musimy tu znacznik postawić. Musimy tu znacznik postawić, bo ja zaraz się zgubię i będzie tyle. I będzie tyle. W szczególności, że mamy naprawdę dosyć sporo dostępu do jedzenia. I do innych tego typu rzeczy. Tylko, no właśnie, elementy bazy. Raczej nie jest to. Moduły zewnętrzne. Przekaźnik energii, reflektor. Potyżnie jest to. Bioreaktor. A, dobra, panie Shiro. Ja wiem. Wszystko już wiem. Przecież, kochani. Ja zapomniałem. Tak naprawdę, przecież my tutaj potrzebujemy tego i fabrykatora. Dwa razy tytan. Ja tu złota mam od cholery, a nie tytanu. Galareciek. Zauważył mnie już, kurde, no. Po nocku, proszę nie saleć. Tu kurwa same diamenty teraz będą. No patrzcie, jaka bogata kraina. Bo to diamenty, silnik cyklopa. Silnik cyklopa to ja przyjmę z chęcią. Dziękuję. Liczę na dalszą współpracę. Fragment silnika cyklopa. Dzięki tobie będę miał chyba to, co chcę. Ale coś muszę wyrzucić. No magnety wyrzucę, trudno. Dwie sztuki. No tyle potrzebowałem. Ale jestem pewny, że będę potrzebował więcej. Moi drodzy, no ale mam 47 minut nagrania. Więc to by było, myślę, że na razie na tyle. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu grał dla was Shiro, który się naprawdę męczył podczas tego odcinka, ale nie męczył się z powodu gry, tylko męczył się z powodu choroby. Mam nadzieję, że naprawdę się niedługo uda mi wykurować, bo jest tragedia ostatnimi czasy ze mną. A i naprawdę mam mega nadzieję, że to w końcu się kurde skończy. Mam taką nadzieję. Och, dobra moi drodzy, tyle. Kończymy, trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej! Nie wyjdziesz? No panie! Kurwa, wracaj do wody, już! Już, nie macie.